Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Kazik Szebe. A w dzisiejszym odcinku będą sianokosy, ale zanim zacznę sianokosy, chciałem zobaczyć do tej oto kosiarki. Kosiarka już jest przygotowana, odwrócone noże. Nie znalazłem żadnych nieprawidłowości, a znalazłem ewentualnie tylko to, że... Co znalazłem? Znalazłem syf na bębnach. No ale wyczyściłem wszystko, wszystko jest już złożone. Teraz można jechać kosić, zobaczymy, nie nagrywałem tego, bo nie mam po prostu czasu i jadę kosić. Trawa jakaś porosła. Trzeba więc ją wykosić, a jest parę dni pogody i trzeba z tego korzystać, bo ostatnio no nie ma warunków w ogóle ani do koszenia zboża, jak i traw żadnych. Tak to jest samemu. O, ale się udało. Dobra. To już kurde wkleszczyło wałek. Dobra. Ciach na szybkości. To tu. Tak. 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 To mogę tak zahaczyć, żeby nie martwało. Dobra. Zaczynamy. Dobra.
Pierwszy etap zakończony. O kurde. Już mam podczepione zgrabiarkę. Muszę to wymienić, parę elementów, które się niestety zużywają bardzo często w tych oto sprzętach. Sami wiecie, ten kto używa taką zgrabiarkę, jak trzeba często wymienić takie oto tutaj mocowania tych przed tych pazurków i w ogóle. No masakra jest. To jest, na gminie się często łamie, to jakość tych plastików jest no mizerna i to można co chwilę wymieniać. Ale ona też ma już swoje lata, więc co tu wiele wymagać tego sprzętu. Muszę parę jeszcze grabek dołożyć. Tutaj, tu nie wiem czy dołożę, bo taki był mały problem jak tu dołożyłem, że mi się klapowało wszystko i bo tutaj te zostały dołożone nieoryginalne, takich już nie dostałem i tylko takie były. Ostatni przejazd. Wszystko już zagrabione. Obyło się bez awarii. Już widzicie, się pomału szaro robi. Późna godzina, a mi jeszcze tamta jedna łąka została. Myślę, że jakieś pół godziny powinno być zrobione, a jutro niech sobie to cały dzień leży i nie schnie, a potem pojutrze chyba dwa razy przegrabię, żeby to jak najlepiej schnęło, bo jest tylko takie małe okienko pogodowe i chcę to wykorzystać jak najlepiej. Tak więc widzimy się już na drugim kawałku.